Jesteśmy na 34. biegu Mazurka, to już 34 lata. Biegi połączone z takim patriotyzmem, z edukacją. Zresztą staje się moda na to, żeby to łączyć. Ta szeroko pojęta profilaktyka, edukacja połączona ze zdrowiem. Wiadomo, że dzisiaj dzieci muszą być wyedukowane, a w zdrowym ciele zdrowy duch. I to łączenie tego daje znakomite efekty i tutaj jest to takie pokazanie, że można to wszystko połączyć, że rodzinami można przyjść, odwiedzić muzeum, zwiedzić, zobaczyć jak tworzył Józef Wybicki, popatrzeć na symbole narodowe, jak powstawał hymn, ale także popatrzeć jak swoje pociechy biegają. Tutaj też był bieg VIP-ów, jest bieg dzieci, potem poszczególne kategorie, jest bieg też seniorów, seniorów starszych. Ja myślę, że każdy jak tutaj przyjedzie, to znajdzie coś dla siebie. Cieszę się, że to właśnie w mojej miejscowości, gdzie się urodziłem, koło Grabówka, Będomin, przepiękna miejscowość w gminie Nowa Karczma, w powiecie kościerskim, w województwie pomorskim, często odwiedzane muzeum. Gratuluję panu Markowi Wołoszykowi, założycielowi. Jest tu wiele osób, które się do tego przyczyniło. Wójtom moim, którzy też pielęgnują ten bieg, ale także tutaj to muzeum. I myślę, że ta ilość osób, tych zadowolonych dzisiaj, pokazuje to, że warto tutaj przyjeżdżać. Dziękuję bardzo.